przeprosić, jak go uroczyście. Uroczyście, przeciąć i wtedy wchodzimy, tak? Uwaga, 3, 4. No, działa. I możemy wejść. Dziękujemy pięknie. Witam serdecznie w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego Województwa Śląskiego w Radziwiu. Dyrektor Departamentu Promocji Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, pan Jan Celiny. Witamy serdecznie na gości. Na dychu się spotkać i rzeczywiście pani marszałek Beata Białowąż wraz z panią dyrektor Weroniką Maćkowską, pani dyrektor z kolei najsprawniejszej dyrektor na Śląsku, to zawsze będziemy publicznie mówić, mówiąc państwo dumnie, że mają taką dyrektor. Miło tutaj po prostu wrócić przy okazji tych wszystkich innych wydarzeń związanych z inwestycjami województwa śląskiego w szkołach prowadzonych przez marszałka województwa śląskiego, a miałem przyjemność być poprzednikiem pani marszałek w nadzorowaniu szkół i część z tych inwestycji dzisiaj oddawanych była realizowana z taką wspólną przychylnością wielu osób. I dzisiaj to kropka nad i. Cieszę się, że już powoli wracamy do normalności, że możemy się spotkać, że już te zajęcia powoli w miarę normalnie się odbywają. I rzeczywiście kolejna ważna inwestycja, ważna dla szkoły, bo niektórzy powiedzą, a no, jest parking, nie było, a jest. Ale dzisiaj nie ten parking jest najważniejszy, ale to, że możemy się spotkać, że jest szereg innych ważnych wydarzeń i że możemy po prostu pogratulować pani dyrektor tak sprawnego prowadzenia tej placówki, ale też zachęcić, korzystając z okazji obecności mediów wszystkich, żeby korzystać z oferty oświatowej województwa śląskiego, bo rzeczywiście województwo prowadzi świetne szkoły, w tym w Raciborzu chyba nie ma drugiego tego miasta w województwie śląskim, gdzie aż 3 placówki są prowadzone przez marszałka województwa śląskiego i to pokazuje, że ten poziom edukacyjny, poziom związany z nauczaniem jest wysoki, ale jest bardzo ważny też dla zarządu województwa śląskiego. Bardzo dziękuję i wszystkim życzę dużo dobrego. Proszę o zabranie głosu panią marszałek. Szanowna pani dyrektor, jeżeli państwo się dziwicie, że w Raciborzu jest zespół góralski, to chcę powiedzieć państwu, że w tym roku Sejmik Województwa Śląskiego, ten rok 2021, ogłosił Rokiem Górali w województwie śląskim. A jak jest dobra współpraca, to państwo widzicie, że górale przyjechali dzisiaj do Raciborza. Także, a wy skąd jesteście? Także bardzo dziękujemy. I ja też przy okazji serdecznie wszystkich państwa zachęcam, żeby wejść na Facebooka Rok Górali w województwie śląskim. Są wszystkie imprezy tam wymienione, które się w tej chwili odbywają w województwie śląskim. Do tego zachęcam, bo to pani dyrektor obecnością górali mnie do tego zaprosiła, że tak powiem. Szanowna pani dyrektor, te skromne kwiaty na pani ręce. Dziękujemy za entuzjazm, dynamizm. I proszę państwa, jeżeli mamy zły nastrój, to jechać do pani dyrektor i od razu się lepiej każdy z nas poczuje, prawda? Także bardzo dziękujemy przede wszystkim za ten optymizm, pani dyrektor. Nasi hokeiści, którzy mieli odebrać nagrody, na razie nie dojechali, więc po prostu my zapraszamy wszystkich do degustacji. Państwa zapraszamy na kilka odpoczynków, bo jesteście wykończeni. Zjemy coś pysznego. Chciałam powiedzieć, że ja zrobiłam kubusia i pani marszałek obiecała, że powie, że to jest pyszne. Zapraszamy. Już nie grzyczę. Chciałam powiedzieć, że to reprezentacja naszych uczniów, tak? Teraz już, że tak powiem, zmienili niektórzy barwy klubowe. To są gwiazdami, niektórzy już poszli za granicę. Dwóch jeszcze dojedzie z Tychów, także tak, reprezentacja będzie. Pan Kimi? Ja. Pan Dominik Jarosz. Nie wiem, nie gratuluję, bardzo proszę. Wydajemy panu jeszcze ten. Bardzo proszę. A potem ten, a na
pan Patryk Peletyk. Ale rozumiem, że w hokeja nie muszę grać. Znaczy nie, ja tutaj żartując, bo Państwo nie wiedzieli, my dzisiaj mamy taki dzień sportowy, byliśmy w Szkole Mistrzostwa Sportowego, u Pani Dyrektor Tańskiej też były otwierane boiska, więc na sportowo. Także sport jest nam bardzo bliski, ale nie ukrywam, że hokej może najmniej. Pani Dyrektor Promocji ciągle tylko daje jakieś pieniądze na hokej, także jak chcecie bilety, wejściówki na wszystkie imprezy związane z hokejem, to do Pani Dyrektor. Szanowni Państwo, a ja jeszcze tylko pozwolę sobie, gratulując Wam, na koniec jeszcze Pani Dyrektor wręczyć te piłki, bo my jesteśmy bardzo fit i bardzo dziękujemy jeszcze raz.